w językach ojczystych, czyli po polsku i po ukraińsku. Dzieci i młodzież recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Przyjechałam z mamą i siostrą. Jesteśmy tu od 3 miesięcy. Przygotowywałam się do tego występu, żeby zaśpiewać piosenkę. We wspólnej zabawie wzięło udział prawie 70 dzieci. Przez konkursy muzyczne i poetyckie oraz gry sportowe mogły poznać się bliżej. Poszłam na próbę na piosenki. Potem był koncert, to śpiewaliśmy. Teraz znowu gram w piłkę z kolegą. Bardzo mi się tutaj podoba. W domu pielgrzyma mieszka teraz prawie 30 rodzin. Na razie nie mają dokąd wracać, bo ich domy zostały zniszczone przez wroga. Moje miasto jest okupowane od 3 miesięcy, więc nie możemy wrócić. Podoba mi się tutaj, mam już nowych przyjaciół. Gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowie. Lwowski Dzień Dziecka dla najmłodszych wojennych uchodźców i miejscowych polskich dzieci zorganizowały stowarzyszenia Rodzina Rodzin i Odra Niemen Dniestr. Imprezę objęły patronatem Konsulat Generalny RP w Lwowie i Lwowska Kuria Metropolitalna. Chcieliśmy zorganizować coś przyjemne, tak, bo to jakąś taką krótką, małą zabawę dla przyjemności dla dzieci. Więc w tym roku udało się nam z Rodziną Rodzin, z organizacją zorganizować takie maleńkie święto dla dzieci w takich trochę trudnych czasach. Mogliśmy połączyć i miejscowych dzieci naszych lwowskich, i z katedry, i z naszych rodzin polskich, i tychże uchodźców, bo tutaj są i spod Kijowa dzieci, i z innych miejscowości są dzieci. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały upominki i słodycze od darczyńców z Polski oraz polskiego konsulatu we Lwowie.